ludzie nie zawsze są źli. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Lubię mleko. O, tego się nie spodziewałem. Witam. Smacznego. Chciałeś zobaczyć moje zęby. Są? Są. A to... Ile mam? 3 czy 4? Wszystkie. Wszystkie? Przepraszam, że przeszkadzam. A to są krzysze zęby? To jest osłona na zęby. To twoja. To się wkłada, żeby ten, żeby nie wybili. Nie. Mój to jest ten samochód. On mokry, bo deszcz padał. Nie. Zaraz będą spodnie mokre. Nie. A ty, Krzysiek, patrzycha sokiem się oblałeś znowu. Bo spodnie mokre. Ty się oblewasz tą kolą cały czas. No. No. Musisz uważać. Bo potem ludzie mówią, że ty nasikałeś. A za chwilę Krzysztof coś nałoży. Zobaczycie co. Tak? Tak. Ja tego nie chcę oglądać. Czyli... A nie, nie, on powiedział, że pójdzie do domu się przebrać. Czyli idę po tego, po zapalniczkę. No to idź. On pójdzie do domu też się przebrać. Także uważaj tam na siebie. No, mam tego nie. No kończ tego ogórka, no ile można rzuć? To się łyka, nie gryzie. Nie, to się gryzie. Może... Gryźć to trzeba mieć czym? Ja właśnie niosłami duszę jego. No to łykaj. No, żeby cię zdławił. No to mniejsze kawałki odgryź. To już masz dwa zęby. Czy ile masz? Nic nie mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No. No to jak nie? Dobra, wyrzuć to, bo to najtwardsze. Niedobre. O tam, urośnie. Dobra, to idź, Krzysztof, i zaraz zobaczymy Krzysztofa w nowej odsłonie. O właśnie. O tak. Nowa odsłona Krzysztofa. Kabrodo. Kabrodo. Nie, Krzysztof jest osobą. Nie pij tego gówna, kurwa. Tobie nie wolno pić tego, Krzysztof. A ty powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo ty tak napierdalasz te Coca-Colę. Ty leki bierzesz cały czas? Biorę. Masz jeszcze? Ale już mało. Musisz wypisać. No to ty musisz zadzwonić. A, no. No. W poniedziałek zadzwonię, a ty pobierzesz. A ile jeszcze tego masz? Jeszcze trochę mam. No to powiedz ile? Tych dwie opakowań. No to spokojnie. I tych małych dwie opakowania. No to je. Bo tam po 30 tabletek, tak? Tych dużych więcej idzie. Bo dużych 3 razy bierze się. Tak. A małych raz bierze się. Ale tam w jednej tej dużej masz chyba 90. Na miesiąc jedno opakowanie. Nie. A w małej 30 jest, tak, na miesiąc. Chyba tak, nie wiem. No. Ja zobaczę to. Dobra, ja potem sam sprawdzę. No to grzej. Nie będę na razie pokazywał. Ja nie piecyk tobie. A no. Ja chcę, żeby grzała tobie. Idź i zrób to. A to ja masz w domu. O, patrzcie, jak drzewa kwitną. Piecyk, Andrzej. Przepraszam. A proszę, idź, Krzysztof, bardzo. Idź. Niestety, tym samochodem cię nie mogę przesunąć. No, nie podjedzie? Nie. Tylko się mogę bujać. Czerwony ten? I gada. Krzysiu, przebierz się. Co tam, Andrzej, słychać? Jak tam? W porządku wszystko nie, dzisiaj? W porządku. No. Tak? Jest spokój na razie. Wszystko jest ok. Rano było nie bardzo chyba, co? Tak napisałeś do mnie, że... No, czy rano coś tam... O co się przykurwił? Co? O to, że do roboty idziesz, tak? A. No, to normalne. Ale mówi, co tobie napisałem? Że czekaj, będzie ok. Nie, no tak to. No. Tylko wiesz. Miałem rację? Tylko ja wiem, że cię to wkurza, no. No wkurza mi to, bo... Jak to nie możesz iść do roboty? A z czego ty będziesz żył? A, bo ty lecisz tam do tego, do niemieckiego czy czego i na tego, na telefon czy gdzieś tam lecisz. Bo on by chciał, wiesz, ja ci wytłumaczę, Andrzej, o co chodzi. On by chciał, żebyś ty siedział naprzeciwko jego, non stop, i żebyście się kłócili, napierdalali. Nie, no tak to. No. I to było najlepiej, nie? On tak lubi. No ale niestety, ty pracujesz i... jak jesteśmy dłużej niż 3 godziny, ale to wiecie, dochodzi do jakiejś awantury, do jakiejś kłótni. Tylko ja też. Widzowie, zrozumcie, że ja też nie mogę o taką się
poddawać, że tego, że jemu ustąpię, że coś tam zrobię, czy coś tam tego. Jak on mnie budzi o 11 czy 12 w nocy, przynieś mu dwa mleka z podwórka, no to sorry. Ale to... No dobra, ale przymknij oko i przynieś. Nie, przymykam oko no. I... Jednak tu mieszkasz u niego, tak? To czasami wiesz. I mu to podam, nie? No. Tylko, jemu ciężej stać, bo on wiesz, jest tak, schorowany tak, człowiekiem. Ale Jacek, ale to już nie chodzi... Ale ja ciebie rozumiem doskonale, Andrzej. Tylko, że ciężej wstać, tylko daj, niech on mi da czas, żeby się ubrać, żeby wyjść na podwórko, bo... Ja w tym tygodniu, Andrzej, załatwię tego gościa do tego podgrzewacza, bo to trzeba, bo to musi być faza. A faza jest w domu? Nie ma fazy w domu. Trzeba stamtąd trzeba przeciągnąć, bo tam jest. Nie wiem, Jacek. Bo tam jest, on mówił. A. No. Nie wiem, Jacek, trzeba kupić tyle przewodu, tam będzie. Ja się na tej elektryce... No dlatego trzeba gościa. Dlatego trzeba gościa. Po prostu ja się tego nawet nie... Nie, żeby domu nie spalić. Proste. No. Niech przyjdzie gość, ja w tym tygodniu to ogarnę, bo też jestem zajęty. Ja nie mam czasu, kurna, no ludzie. No trzeba mieć, zrozumieć, tak? Nie, no proste. Ja nie mam, kurde, że nie pracuję i tylko mógłbym tu siedzieć i nagrywać. Nie, tak nie jest. Ale no w tym tygodniu to ogarniemy. No. I będziesz miał, i to jest taki podgrzewacz, nie po to, żeby była ciepła woda w kranie do w zlewie, tylko żeby była ciepła woda do wanny, żebyś sobie, kurwa, wody nawalił i kąpał nie, się. Nie, bo to jak jest, człowiek. Bo to jest bez sensu grzać w garku i żeby się umyć. No nie. Dlatego ten człowiek, widz, wysłał to. On tu był kiedyś. Ja bardzo go serdecznie pozdrawiam. Ja też pozdrawiam i dziękuję za ten prezent. Będzie ogarnięty w tym tygodniu, postaram się. I już mam taką nadzieję, że będę już się mógł normalnie wykąpać, a nie... Podmyć. A nie tak jak w tej chwili, że muszę grzać wodę w czajniku czy w garku i żeby się umyć. Bo też pracuję wśród ludzi. I z człowiekiem. No i z człowiekiem z niemieckim. To jest człowiek też, tak? Który też nie potrzebuje wąchać tego, tak? Oczywiście, no. No. A jajka się pocą, a jest coraz cieplej. Jest coraz cieplej. Nie, no tak, no. Ale przy naszej pracy też człowiek się poci, bo to nie są. Ale przy umysłowej chyba raczej trochę mniej niż... No, przy umysłowej może mniej, ale przy fizycznej pracy... No, to jakim jesteś pracownikiem? Umysłowym czy... Fizyczny. Umysłowo fizyczny. Bo trzeba pomyśleć i trzeba ponosić, tak? No tak. O to chodzi, tak? Zgadza się. Rozumiem. No. To się właśnie zgadza. Że no niestety. Ale Andrzej, jutro ja tego nie daruję. Nie daruję tego. Jak budu dudu. Musimy pomóc mu to posprzątać. Nie, ale ja ci powiedziałem, że mogę to posprzątać. O nie, zrobimy to razem. Ja też pomogę. Dobra. Okay. Część rzeczy, które niepotrzebne do worów, wpakujemy. Tak, tylko, że niech Krzysiek to przebierze, co jemu no jest to razem potrzebne. To, ale jemu to wszystko. Ale Andrzej, musi zrozumieć jedną rzecz. Dla jego to wszystko jest potrzebne. Dlatego my musimy to wszyscy razem zrobić. No chyba tak. No. I nadzorcą musi być, ja będę nadzorcą. Proste. Dobrze? Damy radę? Damy radę. No to cieszę się. No ja też. Wory są to. W końcu może zapanuje jakiś ład i porządek. No tak, no i pomalujemy to. I w końcu może będzie usiąść przy stole, na ławkach. Przy piweczku. Posiedzieć, tego, pogadać. I to ogarnąć. No, i o to chodzi. Dziękuję tobie za tą wypowiedź. Również dziękuję, pozdrawiam. O, tak to jest. Trzymajcie się. Uwaga. I to jest nowa odsłona. No nie no. Krzysztofa. No to... No co? Co? A bluza? Bluza w domu została. Nie, to tak nie będzie. Nie. Trochę za mała dla mnie ona. Nałożę później bluzę. Ale no, chcę to już pokazać. Jacek. Tak. Dokument. Nałożyłeś dresy, tak? Te. Tak. A bluza za mała? Trzeba tą koszulę zdjąć. No to... Andrzej, przynieś tą bluzę, proszę ciebie. Chciałem pokazać. Mógłbyś przynieść? To, nie? To przynieś bluzę.
A gdzie ta bluza leży? Leży na krześle. Na krześle, to przynieś. Pokaż. Czekaj, że nie chcę tutaj... O, to jest to, tak? Tak. Czekaj, jak to zasłonić, kurwa. Adres? No adres, a po co twój pokazywać adres? O, jest pieczątka. 7.05. Opłacona kwota, pokaż. Jaka kwota? O, tutaj jest. O, no i ba... O, no, kurde. Żółw. Z Galapagos. Co? Nie opłaciłem? Opłaciłeś. No. I na prędkę nawet opłaciłem. Dlatego, że 7 złotych poszło. Bardzo dobrze, Krzysztof. I podpis kasjerki jest. A jak ona się nazywa? Nie wiem. Nie wiem. A jaki podpis? Nieczytelny. A no dobra. Ale jest. Ale jest podpis. Jak coś takiego, to na... Do... Proszę zdjąć tą koszulę. I nałożyć tą bluzę. To jest dla ciebie, to jest... O, cola? Mi? O, Red Bull. Jop, takiego jeszcze nie piłem. A może wejdzie? No wejdzie, no. To nakładaj. No kurde, duża... Wiesz co? Duża bluza. Oj, na zamek. Ale to koszulę byś zdjął, no. Weź już, nie rób lipy. Nie, nie chcę. Będziesz chodził w tym wszystkim? Tak. O matko i córko. Patrz, bo zaraz rachunki spadną i będzie. Nie, nie spadną. Czekaj, pomogę ci, Krzysztof. Nie trzeba, ja sam. Czekaj, bo tu zawinęło ci się z tyłu, no. Dobra, tu tego. Zapnij się, ładnie. Proszę zobaczyć. A co? Nie da się? Ale spodnie nie są jedne na drugie, tak? Co? Spodnie są zmienione. Zmieniono. No to dobrze. Musisz wstać, bo... Nie, nie, nie. Ja się... Bęben przeszkadza. Ja zapnę się i tak. Pod samą szyję weź. Pod tak aż, wiesz, do końca. No. Elegancko, panie. O, komary niestraszne. Nie. I powiem... Że opłaciłem dzisiaj. Powiedz, dobra, już opłaciłeś, no. Dobrze, to dokończ, no. Że opłaciłem za światło. Jacek widział. Tak, zobaczyłem, to widziałem. Jest pieczątka z poczty, wszystko. Na prędko poszło. Nie na wolno, tylko na prędko. A to tak da się na prędko, tak? Ja zawsze już na prędko. Taki ekspresowy przelew. No, że dzisiaj... Już one mają na koncie. No to dobrze, no. Załatwione. Dzisiaj mają na koncie. Nie mogłem, Krzysztof, jak dzisiaj... Jak one mają, Jacek, już na koncie, te pieniążki moje. Ale to było do 5 od trzeba opłacić, a dzisiaj mamy 7. To jest to... Ale ja pojechałem dziś opłacił. I wiesz... No to dobrze, no Krzysiek. I wiesz, mam opłacone. Już światło nie... Nieobetną. Z tego powodu, że nie wiem, co się światłem się stanie, to muszą naprawić. No oczywiście, że tak. Krzysiek. Bo jeżeli nie naprawią, ja zajeram do PG na tą, na jak się nazywa? Świętojanską. Nie, Świętojanską, tylko na... I skargę możesz złożyć. Skargę wtedy. A wtedy mam prawo założyć skargę, jak ja coś powiedział. Nie tylko skargę, nawet sprawę sądową. No. Jak nie będzie. No. Bo ja... Zapłaciłem? Oczywiście. A prądu nie mam. Muszą to robić oni. No niestety to ich praca. A, chyba, że w domu coś siądzie, to prywatny elektryk. Muszę prywatnego szukać. Krzysztof, ja w tym tygodniu postaram się ogarnąć tego... gdzie ty masz fazę? Masz fazę w domu, czy nie? Bo to pod fazę trzeba podłączyć, bo to jest duży ten... Ja fazy nie mam. A czy nie fazę, tylko żeby 320 V chyba było? Nie mam. A tam? Nie mam. A co to jest? 220. A Krajzega jak podłączasz? Po 220. A da się przerobić, żeby faza była? To trzeba dużo sprawy. W urzędzie trzeba załatwiać? Tak. Ach kur... Bo to jest pod fazę chyba. Nie. Bo zbiorniczki elektryczne. A to jest taki, żeby można było do wanny wodę napuścić, a nie do zlewu. To jest duży, bo pisał do mnie ten... On ma nie pod zbiornik podłączony? Nie pod zbiornik, pod potężny prąd.
A czy ja nie mam? A kur... Ja nie mam. Nie mam 320. A teraz już nie 320, bo kiedyś było 320. Czyli tutaj na tym terenie nie ma? Nie ma. To jest dla ciebie. O. Od widza. Pokaż. Co? Dwa złote dostał? Tak. O, a kto? I tego. I prosił, żeby pozdrowić Sebastiana. Pozdrawiam Sebastiana. Skąd? Z chodnika. No. Z chodnika. Nie powiedział. Spod bramki. Skąd jest to? Spod bramki. To spod bramki. A Krzysztof, zobacz. Pozdrawiam Sebastiana spod bramki. Krzysztof, ale ja cię poproszę o coś. Proszę wstań. Zobacz, Andrzej, oceń dres Krzysztofa. Bardzo dobry. Super, no. Widzisz? No, całkiem inaczej. Teraz jak tego, jakby startował na jakąś olimpiadę? Tak. Dla niepełnosprawnych. Są takie olimpiady. No są, no. Tak. Patrz. Opłacone. Andrzej. Dobrze? Patrz, Andrzej. Miał rację, nie okłamał. No. Zapłacił. Zobacz tutaj, o, jest. Weź. Tu. Nie, no tak, tu. Nie, no zgadza się, wszystko jest zapłacone. Piesątka jest, wszystko po. Tak, nie będę... Kolejny do którego? Pokaż, daj, ja nie będę... Czekaj, ja nie będę pokazywał. Żebym ja wiedział, kurde, bo do siódmego. Do siódmego? Tak, gdzie ja ci znajdę. Gdzie to napisane, kurde, ja muszę to widzieć, bo potem ja się gubię w tym wszystkim. Naraz. Palcem pokaż mi. Szósty, bo czerwiec. Szósty czerwiec, tak? Tak. Do 6 czerwca. No to dobra. Teraz już będę wiedział. Bo tak. Wtedy mieliśmy tą nadpłatę, kurde, i wtedy... No. Ale teraz już normalnie poszło pieniążki i wiesz. No dobrze, no. A jutro ja tobie tutaj przyniosę. I jest normalnie wyspane ekspresem i... Krzysiek, jeszcze mam do ciebie ogromną prośbę. Tak. Ale jeśli tego nie wykonasz mi jutro, już nie mówię dzisiaj. Ta skarpeta, ile czasu jest dziurawa? Dostałeś tyle skarpet. Ona nie dziurawa. A co to jest tam? O, dotknij to. O to? Nie to, niżej. O to? No, co to? Paznokieć. To? Tak. Wiesz, u nas mówili na warmi, wiesz jak? Palec chce jeść. Ale Krzysiek, dostałeś tyle... Nakrym jego. No to ja przecież skarpety dostałeś od widzów. Wiem. No to proszę, żebyś jutro zmienił. Ja zmienię skarpetę. Ale jutro? Jutro. Będziesz przygotowany? Będę. Na nagranie filmu? Okay. Bo ja zacznę film od pokazania palca. Tak jak teraz. Zakończę go. Za chwilę. O, to jest palec Boży. Ja nie machaj. Który będzie jutro naprawiony. Miejmy nadzieję. I zobaczymy. Jak mówię, to mówię. No. Postaram się tego. Wpłynąć na Krzyśka, żeby tego palca Bożego... A może grzecznego? A może byś tego paznokcia obciął mu? A ja się umrę. Albo obgryźć. Jest głodny? Masz. Obgryzłbyś, Andrzej? Da się. A to zębami trzeba. A to tylko ja zęby mam. To nie, dziękuję. Aha, no właśnie o to chodzi. Nie, ponoć ja zębów nie mam. A pokaż? Masz. Ile? Ile? Wszystkie zęby masz. Żółte czy czarne? Żółte. Mocno żółte, pomarańczowe takie, nie? No. Jak nutria. No. Tak. To może i taką do spania, dobre to. No, żeby języka nie ugryźć sobie. No. No, ale to tak jak dziąsło. No, już i... No? To tak jak dziąsło. To jak boksują się, to nakładają. Tak. Takie sztuczne. No to musi major nałożyć, bo będzie tam walczył. A, no. A to ja zębę dla majora. Ale jak on nałoży, jak on zębów nie ma? Ty mu naklej wezmę. Bo to trzeba na zęby nałożyć. Nie, do dziąsów przykleję. Na dziąsach za ślisko, nie będzie się trzymać. Wojtek, weź otwórz usta, on otworzy, ja. Chlepć! A jak otworzy? O, tak. Jak hipopotam. No. Co? Jak hipopotam. No. Dobra, chodźcie, kończmy już na dzisiaj to nagrywanie, bo trzeba jechać do domu. Ja dzisiaj w podróży. Muszę iść do sklepu po tego, po fajki. O. I Andrzej, a kup mi kaszanki, dwie pałki, tak? Tak będzie? Nie, gdzieś babkę mam. Babkę? Grażynę. Co? Grażyna? Ty Krystyna? Krystyna. Krystyna. No.
To co? To... Ale udowodniłem, że opłaciłem. Tak jest. I o. A ja ci udowodnię jutro, że jutro dostaniesz. Za... Ja ci za to zwrócę, nie? I czyli Krzysiu. Piątka na zakończenie. Piątka. Zgoda na szkolnej. I jutro... Mówi tak, bo mnie o tu w łokciu. I... O tym w ramieniu. Jak to sportowca boli? W ramieniu? O tu. Jak jeden nie, bo Krzysiu to jest sprinterem, a nie tego, a nie wiesz, zapuścicielem. Bokserem, tak? Sprinter. No. No. Dobra, to co, żegnamy się na dzisiaj? Nie, witamy się. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, żegnamy, pa, pa. Dzień dobry. Nie uda się tobie, Jacek, mnie. Ty chcesz przechodzić mnie. Trzymajcie się.